Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Ta część gaposka to jest część, która jest jakby tradycyjna, trochę wykracza poza wymiar merytoryczny, chociaż my tak naprawdę zajmujemy się studentami przede wszystkim i to jest ta przestrzeń, która nas z jednej strony wyróżnia, identyfikuje, a z drugiej strony pozwala nam na robienie rzeczy szczególnych. I to, co dla nas jest niezwykle istotne, to są studenci, ale nie tylko ci studenci, którzy są z nami i aktualnie studiują, ale również absolwenci. To, co teraz nastąpi, to po pierwsze będzie punkt programu Nasz Człowiek Wy. Spotkanie z jednym z naszych absolwentów, który pokaże Państwu, przede wszystkim studentom, co można robić po gapie albo jaką karierę można robić w życiu. To jest coś, co prowadzimy już od dawna. Druga część to są wyniki konkursu sympozjalnego, który jest ogłaszany w ramach każdego z sympozjów, znaczy już 15 raz w przypadku każdego z sympozjów. I teraz to, na czym, może od czego bym zaczął, to byłyby wyniki Nasz Człowiek Wy. Tak, Nasz Człowiek Wy. W związku z tym chciałbym zaprosić serdecznie na scenę osobę, która będzie prowadzić rozmowę z koła naukowego. Zapraszam serdecznie. A drugą osobę, którą chciałbym bardzo zaprosić, to jest nasz absolwent, pan Mateusz Olszewski. Dobry. Witamy serdecznie i chciałbym Państwu, rozumiem, że jest jeden mikrofon, tak? Potrzebujemy dwóch. Bardzo, bardzo bym prosił. I ten działa? Dobrze, dobrze. W związku z tym, Szanowni Państwo, to jest debiut pani Beaty w roli osoby pytającej, prowadzącej wywiad. To jest nasza studentka, to jest nasz absolwent. Chciałbym, żebyście Państwo przywitali ich gorącymi brawami i życzę miłej rozmowy. Dziękuję, witam serdecznie. Cześć Beata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Beata Siekierska, jestem członkiem Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej. Będę miała przyjemność porozmawiać dzisiaj z Mateuszem Olszewskim, naszym absolwentem, a obecnie zajmującym stanowisko Channel Business Manager na Europę Wschodnią w firmie Palo Alto Networks. Cześć Mateusz. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło być tutaj. Przejdźmy może od razu do pierwszego pytania. Myślę, że dla wielu z nas firma Palo Alto Networks brzmi dość tajemniczo, dlatego może mógłbyś nam coś powiedzieć o niej i tym samym zdradzić nam, jak to się stało, że tutaj się znaleźliśmy. Pewnie, oczywiście. To może zanim zacznę, tutaj powiem, że nie przyjechałem z pustymi rękami. Mam taką książkę, którą wydaliśmy wspólnie z amerykańską giełdą i ona będzie nagrodą za pytania, które będę zadawał. Pierwsze pytanie dotyczy tego, ile to jest 0,03%. I teraz osoba, która trafi w to skojarzenie, które mi się skojarzyło, dostaje pierwszą książkę. Ktoś ma jakiś pomysł? Raz, trzy promienie. Bardzo dobrze, ale skojarzenie z jakimś wydarzeniem, które może się statystycznie wydarzyć w życiu. Wygrane w lotto, tak? No, blisko. Jeszcze ktoś? Okej, nikomu się niestety nie udało. Skojarzenie jest takie, że można zostać zabitym przez piorun, albo można się poślizgnąć pod prysznicem i umrzeć jako 1 do 2200. Teraz dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że w ciągu ostatnich 20 lat na amerykańskiej giełdzie powstało 46 tysięcy firm, które były finansowane przez venture capital i ich umieralność była na poziomie 92%. Teraz z tego firmy, które osiągnęły powyżej 1 miliarda dolarów i 10-miliardową kapitalizację, jest to 13 firm w ciągu 20 lat. Także dla wszystkich studentów, którzy jesteście na sali, jeżeli chcecie fajną firmę amerykańską, w której chcielibyście się zatrudnić, to możecie sobie teraz cyknąć zdjęcie telefonem i zachęcam was do tego, żeby jedną z tych firm wybrać. Akurat moja firma znajduje się w tym gronie. Także to jeśli chodzi o przedstawienie Palo Alto Networks jako firmy. Dobrze, to teraz nam powiedz, jak to się stało, że to właśnie Palo Alto Networks znalazło się w tym gronie. Okej, dobra. Przepraszamy, że to jest tak wyreżyserowane troszeczkę, ale ze względu na krótki czas musieliśmy to tak zrobić. Jeśli chodzi o to, skąd my tu jesteśmy i dlaczego wy nas nie znacie. Znacie ktoś może taką firmę jak Facebook? Kojarzy, ktoś używa?
Nikt, tak? Ręka w górę. Ktoś używa w ogóle, czy nie? Okej. Okay. Kilka osób się zgłosiło. Czytaliście to, co tutaj jest? To jest to, na co się zgodziliście, wchodząc do Facebooka, na przykład na zrzeczenie się wszystkich praw waszych zdjęć, które umieszczacie na Facebooku. Okej? Okay? Kto z was używa Google'a? Google Drive'a, Gmail'a? Okej. Okay. Tutaj jest napisane, że z Google'a mogą zniknąć jutro wszystkie dane i nikt z was nic z tym nie może zrobić. Nie możecie pozwać Google'a, nie możecie żadnych procesów z tego tytułu wyciągnąć. I teraz dlaczego ja to mówię? Dlatego, że cały dzisiejszy świat, który jest skonstruowany przez ostatnie 20 lat i też ta aplikacja mobilna mBanku, o której tutaj było wcześniej mówione, wszystko to opiera się na jednym wyrazie. I kto zgadnie ten wyraz, może dostać książkę. Bardzo dobrze, gratuluję, książka będzie do odbioru później. Super, dokładnie tak jest, to jest zaufanie. I teraz wyobraźcie sobie, że tego zaufania jutro zabraknie. Cały nasz świat, wszystko to, co tutaj się dzieje, zniknie. To, że pan mnie nagrywa kamerą, w której jest taki mały nadajnik GPS i ma nadzieję, że ten nadajnik nigdzie nie wysyła informacji na temat położenia tej kamery, to właśnie jest zaufanie. To, że połowa z was siedzi z głowami w dół i takimi podświetlonymi lekko na niebiesko, wszystko to jest zaufanie. Gdyby tego nie było, nie byłoby dzisiejszego świata. Dobrze. No to może podsumujmy tę część rozmowy i powiedz nam w dwóch słowach, w dwóch zdaniach, czym tak naprawdę zajmuje się firma Palo Alto Networks. Okej, okay, to my robimy dwie rzeczy. Po pierwsze, bezpiecznie udostępniamy te aplikacje, z których wy wszyscy chętnie korzystacie, a po drugie, chronimy przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami. I te dwie rzeczy umożliwiły nam dostanie się do grona tych 13 firm, które wspominałem wcześniej. Teraz troszeczkę o mnie, dwa zdania. Ja zajmuję się zarządzaniem kanałem sprzedaży na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Przez rynki Europy Środkowo-Wschodniej rozumiemy 15 krajów, 16 języków, 120 milionów ludzi i kilka religii po drodze. Dobrze, no to może skończmy temat twojej kariery i przenieśmy się w czasie do okresu studiów. Jaki gap miał wpływ na twoją karierę? Mhm. Może jeszcze też, jeśli odwrócę troszeczkę pytanie, dlaczego gap w ogóle? Tutaj chciałbym powiedzieć jedno zdanie, które myślę, że części osób, które siedzą na sali, się nie spodoba. Natomiast dlaczego gap? Ja uważam, że to zdanie podsumowuje, dlaczego gap. Bo nieważne to jest, czego się człowiek uczy, tylko jak się uczy. I tutaj chciałbym przywołać mojego mentora z czasów studiów, doktora Benio. Nie wiem, czy doktor jest na sali z nami. Nie widzę. Okej. Okay. W każdym razie byliśmy na Open Economy Summit pod koniec roku kalendarzowego i właśnie rozmawiałem z doktorem Benio na temat tego, w jaki sposób studenci są w stanie się przygotować do rynku pracy. I były takie badania robione, że nawet jeżeli uczelnia zapyta pracodawców, jakich studentów mamy wypuścić za 5 lat, to my jako firmy, które dajemy te miejsca pracy, nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Dla mnie 5 lat to jest mniej więcej tak, jakbyśmy się cofnęli do epoki maszyn parowych w branży IT. W związku z tym w dzisiejszych czasach, kiedy wiedza jest bardzo łatwa do pozyskania, nie tyle istotne jest to, żeby tą wiedzę mieć, tylko żeby wiedzieć, w jaki sposób ją szybko pozyskać. I niestety, moim zdaniem, większość kierunków i większość uczelni nie uczy, jak się uczyć, a uważam to za najważniejszą cechę uczelni, a ja właśnie zauważyłem, przynajmniej w czasie, kiedy ja studiowałem na GAP-ie, to właśnie się to tak działo. Także pierwsza rzecz to jest uczyć się, jak się uczyć. Druga rzecz to stałe doskonalenie. Jak patrzę sobie na to dzisiejsze sympozjum i to, na którym ja byłem, nie wiem, z 15 lat temu, no to robi to ogromne wrażenie, jak daleko zaszliście, jeśli chodzi o uczenie się tego, jak przygotowywać takie sympozjum. No i trzecia rzecz, kwestionowanie wszystkiego. W dzisiejszych czasach ludzie, których my potrzebujemy do firm takich jak moja, muszą umieć kwestionować status quo i szukać rozwiązań problemów w sposób, którego nikt inny nie robił. I uważam, że właśnie GAP przez to, jak pozwalacie, nie wiem, kręcić seriale, czy tworzyć telewizję GAP, czy właśnie takie sympozjum studentom, wy umożliwiacie studentom właśnie kwestionowanie tego statusu quo i rozwijanie go i pójście do przodu. Dobrze, czyli wiemy, dlaczego GAP jest tak wspaniały, ale GAP ma również wspaniałych studentów, którzy siedzą tutaj z nami na sali i na pewno chętnie usłyszą od ciebie jakieś rady. Bardzo chętnie. Ilu mamy studentów w ogóle? Są tu studenci? 3. Okej, okay. Dobra. To trzy rzeczy, które myślę, że są ważne, a których też mi nikt nie powiedział na studiach, dlatego korzystając z okazji, że mnie profesor wpuścił na scenę, to chciałem wam je powiedzieć. Pierwsza jest taka, że życie to nie jest gra o sumie zerowej.
I biznes to nie jest gra o sumie zerowej, co oznacza, że to, że wy wygrywacie, nie oznacza, że ktoś inny przegrywa. Niestety nasz system nauczania, przynajmniej tak jak ja to widzę, rekrutując ludzi do firmy, no, jakby to powiedzieć, uczy was tego, że żebyście wy wygrali, ktoś inny musi przegrać. A świat i biznes w dzisiejszych czasach funkcjonują tak, że mimo wszystko są cenieni ludzie, którzy są w stanie zawiązywać sojusze i ich wygrana będzie też wygraną innych ludzi. Czyli uważasz, że nie powinniśmy traktować naszych kolegów na studiach jako potencjalną konkurencję na rynku pracy, tylko powinniśmy łączyć się w grupy, bo w grupie zawsze będziemy silniejsi niż jako jednostka. Tak, dokładnie. Grupa zawsze będzie w stanie lepiej współpracować niż jedna osoba. Druga rada, szczerze powiedziawszy, ja prowadzę dosyć dużo takich spotkań, ale z reguły prowadzę je dla branży, dla zupełnie innych osób, dla osób, które wiedzą, o czym mniej więcej mówię. Natomiast spotkanie tutaj po tych 15 czy kilkunastu latach, odkąd byłem ostatni raz na sympozjum, gdzie siedziałem po waszej stronie i myślałem tylko, jak dorwać się do następnego piwa, też jest wyjściem poza strefę komfortu. I teraz zachęcam was do tego, żebyście stale wychodzili poza tą swoją strefę komfortu, bo w przeciwnym razie młode pokolenia, które przyjdą, zjedzą was na rynku pracy. I trzecia rzecz, taka, która myślę, że już jest tak już totalnie na lajcie. Szczerze powiedziawszy, studia to jest okres, kiedy możecie popełniać błędy, robić głupie rzeczy, podróżować, zwiedzać świat. Nie wiem, możecie robić takie rzeczy. Możecie jeździć, oglądać piramidy Inków, czy też konstruować samochody z Lego. Właśnie teraz to jest czas, żeby to robić. Dlatego, że jak tylko skończycie te studia i kierat was zapnie tak, że nie będziecie w stanie funkcjonować poza swoim środowiskiem pracy, rodziną, przyjaciółmi, skończy się ten okres, kiedy będziecie mogli robić takie szalone rzeczy. Także zachęcam was, szczególnie tych, którzy są na młodszych latach, żebyście wykorzystali ten czas dobrze. Dziękuję bardzo. To ja, korzystając jeszcze, że zostało 30 sekund, dodam, że Mateusz zostaje z nami do końca dnia, więc myślę, że z pewnością odpowie na wszystkie wasze pytania. A tobie dziękuję ci bardzo za rozmowę i dziękujemy. Dziękuję.